Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku z bardzo ciekawą powtórką. Medzik Obiekt 430U w tej chwili szokuje wynikami. Oczywiście są gracze, tutaj dam przykład Decha, tak jest, który ma ponad 5000 obrażeń na tym pojeździe. Wielu graczy robi właśnie takie obrażenia na tym pojeździe, można powiedzieć zbliżone do Super Conquerora, czy też WZ-ki, albo nawet i wyższe. No i zaraz zobaczycie kolejną bitwę, gdzie te obrażenia są niesamowite, jak na Medzika. No a gracz, który teraz jedzie tym czołgiem, to Seal Officer, a jest to mapa Elharów. Cześć! Siema! Seal, no to ja tam angielski oczywiście nie jest wybitny, ale wiem, że to chyba foka. No i oficer to jest po prostu oficer. A ty jesteś oficer foka. Dlaczego? Znaczy się, Seal to są siły specjalne amerykańskiej marynarki i to stąd się wzięło. I oficer, no to po prostu oficer, nie? To dlaczego ja się pomyliłem, że foka jest podobnie się mówi foka? Znaczy na foka jest tak samo, no. A, tak samo. Okej, to przepraszam, wybaczcie wszyscy tam, co wiedzą, o co chodzi. Znowu dałem tyłka, ale nie wiedziałem po prostu. Bez kitu nie wiedziałem. Czyli jeszcze raz przypomnijmy, Seal to jest co? Jeszcze raz? Siły specjalne... amerykańskiej marynarki. Tak jest. No to bardzo, można powiedzieć, zacny nick w grze. Oczywiście tutaj marynarki nie ma, ale jest po prostu czołgi, wojna i tak dalej. Znaczy, wojna. Okej, słuchaj, to może teraz powiedz kilka słów na temat pomysłu na tą bitwę. Oczywiście medami z lepszą depresją, ale z tej strony nawet tej depresji nie musi być takiej zacnej. Właśnie w to miejsce często wędrują, czyli dlaczego akurat tutaj, no jaki plan miałeś na bitwę? No, na początku chciałem sobie podjechać tam, oddać strzał tego 50M. Tam się nie udało za pierwszym razem, ale potem już wyszła ta pestka. No i potem sobie podjechałem tutaj na środek, zobaczyłem, że tu czołgi podjeżdżają. No i strzelałem tutaj w nie. Mhm. Raczej mnie tutaj nie mogły przebić. Się kontowałem w miarę. Mhm. Okej. Okay. No i robiłem damage. Oglądamy, oczywiście, cóż. Ktoś teraz napisze, co to za sztuka walić z hitów, które mają 340 penetracji, ale słuchajcie, no cóż, tutaj depresji nie ma, no i są sytuacje, gdzie no nie da się dobrze przymierzyć kadłub, przynajmniej w takim wypadku. No i tutaj po pierwsze, no te kumulaki są świetne, no bo 340, po drugie, no cóż, to nie są jakieś gold peski, to są po prostu droższe peski, kogo stać, no to je wykorzystuje, a ciebie stać, nie? No, w miarę ten, jakoś to mnie narzeka. Jeszcze chciałem dodać, że tutaj właśnie robiłem drugą biegłość, chciałem sobie wbić i ten, po prostu strzelany właśnie z tych kumuli, że dla 100% pewność. Mhm. Tak jest, zobaczymy, czy ta druga biegłość wpadnie. Ja tylko tak wspomnę, że właśnie mówiłem o tych niesamowitych obrażeniach na tym pojeździe. Wielu graczy ma ponad 5000 obrażeń średnich po 100-200 bitwach. Ty również wśród medów, to jest twój chyba najlepszy med, jeżeli chodzi o średnie obrażenia, tam po 200 bitwach masz około 3500. Więc dlaczego właśnie tak jest z tym czołgiem twoim zdaniem? Bo cóż, charakterystyka jest taka, no jest to w zasadzie najtwardszy czołg z przodu, jeżeli chodzi o pancerz. Przedni pancerz kadłuba i wieży chyba to są najlepsze pancerze wśród czołgów średnich. Ale o dziwo waży on 42 tony, a taki na przykład E50M waży, nie wiem, chyba 63 tony. Centurion Action waży chyba 55 ton. Tutaj mamy 42 tony. Scharakteryzuj twoimi słowami, dlaczego właśnie tak jest twoim zdaniem, że ten czołg właśnie robi takie rekordy obrażeń. No i jaka jest twoim zdaniem jego charakterystyka plusów i minusów? No, zalety to ma pewno ten właśnie ten pancerz,
Działo jest też bardzo dobre, chociaż potrafi jakieś kalafiory takie strzelić, takie pociski, które powinny przebić, nie przebijają, takie kalafiorki właśnie. Mobilność jest spoko, jest trochę gorsza od tych innych ruskich medów, ale daje radę i rekompensuje to właśnie ten pancerz, nie? Bo na przykład 140, jak dobrze zagrasz, to nie masz tą szans, a przynajmniej zazwyczaj się odbije i tutaj masz też 2000 HP, a nie 1900. I z tego co słyszałem, to jak ktoś ma 907 i 430, to wiele osób mówi, że 430 się im lepiej gra, nie? Słuchajcie, w każdym razie właśnie, jeżeli oczywiście nie macie 907, warto mieć w garażu dwa czołgi przynajmniej, czyli 140 i 430U, ponieważ te czołgi oczywiście wyglądają w miarę podobnie, ale na szczęście mamy wreszcie czołg średni, który charakteryzuje się nie tym samym, co kiedyś było. W zasadzie wszystkie medy ruskie były prawie na jedno kopyto. Charakterystyka gry taka sama, szybko, szczelne działo, 5,5 sekundy. No i tak to wyglądało. Teraz mamy tu działo, jak widzicie, 7,85 po 440. Tu masz maksymalnie, czy jeszcze da się trochę zejść niżej? Z tym czasem przeładowania? Znaczy się, ja tutaj miałem fioletowy dosyłacz i no rację, a teraz jeszcze sobie kupiłem ten wentylację, tą ulepszoną fioletową też. Aha, no ale w każdym razie około 8 sekund można mieć normalnie bez tych fioletowych modułów i jest to oczywiście no dobry wynik, no bo biorąc pod uwagę, nie wiem, ISA 4, który wali też po 440, no to ma gorsze przeładowanie, nie? Zaraz, no. Jest trochę długo, jak nie masz tych światowych modułów, ale jak już masz te moduły, to fajnie się gra. Bo tak to za długo trochę ładuje. Znaczy się i tak jest dobrze, ale mogło być lepiej, ale wiadomo, mógłby być za dobry ten czołg. O, i teraz zaczynają się takie sytuacje niepokoju, znaczy no ciężkie dla ciebie, bo prawie 10 tysięcy obrażeń, a tu nagle jesteś sam, z tyłu wszyscy twoi, masz tutaj 3 TD-ki i meda. Przesrana sprawa. No i co teraz chciałeś zrobić, żeby jeszcze przeżyć i żeby przekroczyć te 10 tysięcy? No to już właśnie mi się zaczęły ręce trząść i stwierdziłem, że jak już tam padają te czołgi, to stwierdziłem, że zjadę sobie na dół i może oni wyjadą za mną, czy coś w tym stylu. I tam co snajpią z bazy, to by mogli ich załatwić. No i teraz zjechałem na dół, bo nie, oni nie wyjechali i tutaj właśnie tego Sheridana rozpotowałem. Strzeliłem w niego. Ale ten jeszcze jest 49. No i tobie 196 HP zostało. Na szczęście odbicie. Na szczęście te 49 nie ma haubicy. No właśnie tak jest, jak myślałem, że to już będzie koniec, bo teraz nie przebiłem. Jakbym miał haubicę, to już by mnie załatwił dawno. No i zobaczcie, już masz 4300 i jest 11 tysięcy obrażeń prawie. No i jak Tiger. Teraz uciec jeszcze. No, jak Tiger tutaj mnie 11,256. To już twój rekord? Tak, to najwięcej miałem 9700. 11 i teraz gdybyś to przeżył, przeżyłeś. Czekaj. No i tutaj, tutaj chciałem wyjechać, jeszcze zrobić mu festkę i tam. A tak to bym mógł zrobić o wiele więcej. Tam jeszcze był taki moment, no, że mogłeś... zebrałem tam właśnie od tego, jak Tigera zebrałem w pewnym momencie za 600. No, słuchaj, gdybyś miał więcej szczęścia, to byś mógł zrobić rekord, jeżeli chodzi o ten czołg. Mógłbyś przekroczyć nawet 13 tysięcy, gdyby... No właśnie tak ten, tak sobie teraz jak oglądam tę powtórkę, to właśnie mógłbym zrobić no, o wiele więcej. Ale fakt faktem, chciałeś wygrać, zobaczmy jeszcze do końca, jak to będzie wyglądać. Jak widać wódek STRV-a teraz chyba się pozbędzie. Nie udało się. No. No i teraz wódek i WZ na RHM-k. Zobaczymy. RHM na full HP. No i w zasadzie no ja bym teraz już pomyślał, że przegrane, ale na szczęście RHM nie trafił. Wutek
tutaj próbuje, oczywiście nie może ryzykować. No i na szczęście, zaraz zobaczycie, fuksem. Aha, to jeszcze nie ten moment. Właśnie, gdzie on to pojechał? A z drugiej strony... Tu już się czas kończy. Ja to teraz przewijam. Zacząłeś się zapewne niepokoić, minuta do końca. Ale no... Szczęśliwie teraz zobaczcie, Wutek wyjechał i zostało 15 sekund, 13, 12, 10 do końca bitwy i bitwa wygrana. Jest druga odznaka biegłości. No i jeżeli chodzi o wynik, tutaj specjalnych odznaczeń mamy tylko wsparcie i high caliber, ale najważniejsza sprawa w tej bitwie to jest 11 290 obrażeń. No i cóż, jak widzicie, gdyby się tobie, nie wiem, gdybyś miał jeszcze więcej szczęścia, to może by się udało przekroczyć tą trzynastkę, a jeszcze do tej pory nikt w normalnym randomku takich obrażeń nie zrobił, ale ponad 12 chyba już było. 4700 zablokowane na pancerz. No słuchajcie, no po prostu tym czołgiem spokojnie można grać na pancerz. Trzeba oczywiście trochę się przyzwyczaić. Zarobek, no waliłeś z golda, więc minus 32 tysiące, ale chyba dla takiego wyniku warto było. No i jeszcze spot 2000. Dobra, słuchajcie, tak walczy właśnie uważany przez wielu graczy najlepszy med 10 poziomu. Myślę, że jeżeli chcecie robić dziesiątki medy, to właśnie warto zaopatrzyć się w tego meda oraz w obiekta 140, moim zdaniem również. Trochę inaczej się gra, ale obydwa medy topowe wśród czołgów 10 poziomu. Ja bardzo dziękuję za pokazanie bitwy. A jak tam na CW? Obiekty 430 U też wykorzystywane, czy raczej szybkoszczelne? No zależy właśnie, na jakiej mapie. Czasami faktycznie się przydają w jakichś tam miejscach, gdzie trzeba mieć twardą wieżę, raczej taką bardziej nieprzebialną. To jest chyba najtwardsza z medów. Mhm. No ale tak, zależy jaki klan w sumie. Mhm. No, ale warto mieć tego meda. Oczywiście trzeba, jak go widzicie, no to warto mu bić między gąski w tą, w ten pancerz, bo można go podpalić, tak przynajmniej wiem, że można było, nie wiem, czy nadal on płonie, czy raczej już nie tak bardzo jak kiedyś. Znaczy się na dziesiątkach, jak gram jakieś CW czy coś w tym stylu, to więcej się pali, bo tam zazwyczaj większe kalibry, ale tak na randomie to jak się wozi tą strażaków, tą dyrektywę, to jest okej. Tam czasami się zapali, ale raczej nie aż tak często. Dobra. Ja bardzo dziękuję za pokazanie powtórki. No i na koniec może chciałbyś kogoś pozdrowić. Ja również dziękuję i chciałbym pozdrowić wszystkie klany TDST. Pani Czerno, Danielka do domu, Prajasia 1 i Ikusera. Ja też pozdrawiam wszystkich z TDST-ów. No i być może do zobaczenia za niedługo. Trzymajcie się i na razie.